W Mikołajkach ruszył Automobil Klub Mazurski. Jego założycielem jest Tomasz Bartoś, znany rajdowiec i dyrektor najsłynniejszego w naszym kraju rajdu Polski. Przypomnijmy, że jego 66. edycja odbyła się na Mazurach w ubiegłoroczne wakacje. Założyciele nowego klubu zrzeszającego miłośników czterech kółek i ryczących silników nie ukrywają, że jego powstanie to właśnie pokłosie rajdu Polski. No, po rajdzie polskim niewątpliwie tutaj spotykamy się z bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych mieszkańców, różnych ludzi i stąd pomysł na klub, na lokalne imprezy. Chcemy tutaj działać, chcemy organizować. Założenie klubu odbyło się oczywiście na torze w Mikołajkach, tym samym, który kilka miesięcy temu pokonywali najlepsi zawodnicy świata. Członkowie Automobil Klubu Mazurskiego od razu odbyli pierwszy trening. Aby zapisać się do klubu, wystarczy skontaktować się z jego władzami. Najprościej zrobić to poprzez stronę internetową www.ak-mazurski.com.